Witam serdecznie w kolejnym wykładzie na temat historii. Dziś omówimy sobie przyczyny, skutki, a także ogólny przebieg wojny krymskiej. Postawimy również jasną ocenę temu XIX-wiecznemu konfliktowi, który przyniósł ze sobą bardzo poważne następstwa kolejnych wydarzeń dla dość burzliwej przyszłości Europy i świata. Zapraszam do oglądania. A więc, dla właściwego zrozumienia całego tematu, uważam, że najpierw należy nakreślić sytuację polityczną do lat 50., jaka występowała w XIX-wiecznej Europie. Zacznijmy od samego spojrzenia na tereny bałkańskie w tym okresie. Na dzisiejszych terenach Ukrainy swoje panowanie w ówczesnej Europie miało Imperium Rosyjskie na czele z samym carem Mikołajem I. Ważnym tematem, który należy poruszyć, są państwa lenne Imperium Osmańskiego, ale oczywiście wymienimy sobie tylko te najważniejsze, na których rzeczywiście odbywały się potyczki w wojnie krymskiej. Mowa tutaj oczywiście o księstwie wołoskim, które nawiasem mówiąc można traktować jako dzisiejszą Rumunię, a także o ziemiach serbskich. Oba z tych lenn posiadały autonomię, ale były podległe sułtanowi. Do samego sułtana niedługo przejdziemy, ponieważ z nim wiąże się dość interesująca ciekawostka. Ale dobrze, jeżeli już znamy kulisy brudnej polityki z połowy XIX wieku, to przejdźmy czym prędzej do przyczyn. Do trzech najważniejszych powodów, które były iskrami zapalnymi tego konfliktu, należy Tanzimat, panslawizm, a także dążenia Francji i Wielkiej Brytanii do rozszerzenia swoich wpływów na terenie Bałkanów i Bliskiego Wschodu. Okej, zdaję sobie sprawę, że należy wytłumaczyć, czym były pierwsze dwa terminy, ponieważ są bardzo ważne dla całego tematu, a dość prosto je zapamiętać. Więc zacznijmy od Tanzimatu. Jest to okres głębokich reform w ówczesnej Turcji, trwający w latach od 1839 do 1876, które posiadają swój termin w historiografii, jakim jest Tanzimat. Reformy były bezpośrednio spowodowane potężnym osłabieniem wewnętrznym, lecz także zewnętrznym. Ponieważ Turcja powoli traciła swój status, jakim było imperium panujące na terenach części Europy i Bliskiego Wschodu. Same reformy zostały zapoczątkowane przez sułtana Mahmuda II i rozwinięte przez następnego władcę, czyli jego syna Abdulmecida I. W sprawach reform posunięty został problem zmodernizowania armii, oświaty, administracji, sądownictwa, a także prawa podatkowego. Kolejnym ważnym terminem w historiografii jest panslawizm, ponieważ opowiada o zjednoczeniu wszystkich ludów i małych podległych państw prawosławnych pod berłem cara Imperium Rosyjskiego. W ramach ciekawostki warto przypomnieć, że ówczesny car, Mikołaj I, stworzył sobie taki pretekst do ataku na tereny tureckie, że sam Józef Stalin 80 lat później by się nie powstydził takiego powodu do zaanektowania czyichś ziem. A mianowicie, Mikołaj I myślał, że będzie tak samo śmieszny jak niestabilny emocjonalnie, ale coś mu nie wyszło, przegrał wojnę i życie. No tak się czasami dzieje. Car zażądał od sułtana, żeby władca Rosji mógł wziąć pod opiekę ludność prawosławną na terenach całego Imperium Osmańskiego, co oczywiście nie mogło zostać zaakceptowane, ponieważ Turcja stałaby się nieformalnie lennikiem rosyjskim, więc tym sposobem doszło do wybuchu wojny krymskiej w 1853 roku i w tym miejscu możemy zakończyć omawianie przyczyn. Samą wojnę można podzielić na dwa etapy, a dokładniej o co mi chodzi. W latach 1853 do 54 jest to mały konflikt turecko-rosyjski, a od roku 54 aż do końca 55 jest to wojna w skali europejskiej, ponieważ już nie tylko dwa państwa ze sobą walczą, lecz także Francja, Wielka Brytania i Królestwo Sardynii, które walczą po stronie tureckiej. Ponieważ jak wcześniej wspominałem, pierwsze dwa państwa nie chciały dopuścić do hegemonii rosyjskiej na terenach Bałkanów. Tutaj już osamotniona Rosja z pomocą małej Gruzji, która była lennikiem tego państwa, musi radzić sobie sama. Ale no dobra, co z Trójprzymierzem? Jak większość z was pamięta, Trójprzymierze był to sojusz austriacko-rosyjsko-pruski, którego celem było niedopuszczenie do wybuchu większego konfliktu w Europie. Lecz w tym przypadku, lekko mówiąc, coś nie wyszło. Osamotniona Rosja nie mogła liczyć na pomoc większych sojuszników, bo Prusy skutecznie przekonały Austrię, co ciekawe wówczas bardzo chętną do pomocy carstwu, że nie ma sensu się mieszać w konflikt w skali europejskiej, żeby nie doszło przypadkiem do jakiejś wielkiej wojny na miarę tej z 1914 roku. Ale zacznijmy od początku. Mamy połowę października 1853 roku i wybucha wojna krymska i zarazem pierwszy etap tej wojny, gdzie z ważniejszych bitew należy wymienić m.in. bitwę pod Synopą,
czyli potyczkę morską pomiędzy carstwem a Turcją i bez zaskoczenia Rosja pokonuje marynarkę wojenną Osmanów. Po tej bitwie dochodzi do jakichś nieznaczących walk lądowych, które wygrywają jednak wojska rosyjskie. Jednakże, co jest ciekawe, miesiąc później dochodzi do ciekawej sytuacji, gdyż pierwszą poważną bitwę lądową wygrywają właśnie Turcy, czyli bitwę pod Oltenitą na Wołoszczyźnie i ruch na froncie zamiera. Dlaczego? Bo zwyczajnie już było za zimno. Potem wchodzimy wielkimi krokami w rok 1854 i państwa sprzymierzone, które wymieniłem wcześniej, wchodzą też wielkimi krokami, ale w Rosję. I tym sposobem rozpoczynamy drugi etap wojny krymskiej. Trochę to potrwało, zanim Francuzi, Sardyńczycy i Brytyjczycy wzięli udział w wojnie i się znaleźli na terenach objętych działaniami wojennymi, bo jednak jak mawia stare dobre przysłowie, gdzie Krym, gdzie Rzym, a raczej w tym przypadku Paryż lub Londyn. Szczerze mówiąc, myślę, że dzieje z czasów drugiego etapu tej wojny wystarczy omówić dość powierzchownie, bo jednak film byłby za długi, jakbym miał opowiadać ze szczegółami o każdej bitwie, pomimo że każda jest bardzo ciekawa. Omówię tylko te najważniejsze i jedną mało znaną, ale zarazem bardzo interesującą. Zacznijmy od jednej z największych bitew tej wojny, czyli pod Almą. Sama bitwa odbyła się na tytułowym Krymie i walkę ze sobą stoczyła sprzymierzona armia, która stanowiła 72 tysiące ludzi i małą armią rosyjską liczącą 36 tysięcy ludzi. Różnica jest spora, więc siły sprzymierzone rozjechały jak walec Rosjan, a sama bitwa zakończyła się po 4 godzinach. Kolejną ważną bitwą jest potyczka pod Bałakławą, z której pochodzi termin stosowany w historiografii o nazwie cienka czerwona linia, czyli mowa o szyku żołnierzy pułku szkockiego, którzy bohatersko ustawieni z bagnetami, niczym wręcz Spartanie stosujący falangę, zatrzymali ogromne wojska kawalerii rosyjskiej. Ostatnią i zarazem najważniejszą bitwą całej wojny było oblężenie Sewastopola, które trwało całe 349 dni. Oblężenie było tak dramatyczne, że zanim Rosjanie skapitulowali, to kilka miesięcy wcześniej, w marcu, wielki car Rosji, Mikołaj I, popełnił samobójstwo, widząc brak szans na zwycięstwo w wojnie, a jego miejsce zajął Aleksander II, który był wybitnym reformatorem, ale zarazem wybitnie źle skończył, bo zginął w zamachu, w który wkład mieli również niestety Polacy, lecz jest to odpowiedź na kompletnie inny wykład. Ostatnią bitwą, o której chciałem wspomnieć, jest oblężenie Pietropawłowska, którą bardziej traktuję jako ciekawostkę. Bitwa była o tyle ciekawa, że siły sprzymierzone rozpoczęły ostrzeliwanie Pietropawłowska ze statków, a w następnym dniu, gdy chciano dokonać szturmu, to jeden z dowódców wojsk sprzymierzonych popełnił samobójstwo. Historia nie przedstawia nam żadnych przesłanek ani informacji, dlaczego to zrobił, ale skutkiem tej decyzji były niskie morale w armii, przez co wojska sprzymierzone poniosły porażkę w tej bitwie. Skutkiem tych wszystkich potyczek i działań wojennych był pokój w Paryżu z 1856 roku i wejście w życie wielu konkretnych postulatów. Na mocy paryskiego pokoju Morze Czarne zostało zdemilitaryzowane, a także zostało uznane za obszar całkowicie neutralny. W Imperium Rosyjskim tymczasem doszło do odwilży posewastopolskiej, czyli zbioru reform lansowanych przez nowego cara Aleksandra II. Ostatnim ze skutków była obietnica sułtana, że zrówna prawa chrześcijan i muzułman w swoim imperium. Oczywiście, prócz tego warto nadmienić, że Święte Przymierze przestało istnieć, a Serbowie czy obywatele Wołoszczyzny zostali objęci szerszą autonomią. Ale to już tylko szczegóły. Konkludując, bardzo ciężko jest podsumować tę wojnę, bo jednak była niepotrzebna i doszło do śmierci ponad 500 tysięcy ludzi i to tylko i wyłącznie przez agresywną politykę cara, ale z drugiej też strony był to konflikt na miarę początku XX wieku, bo właśnie wtedy użyto po raz pierwszy na taką skalę telegrafów. Ponadto była to pierwsza wojna, którą sfotografowano kiedykolwiek, ponieważ w marcu 1854 roku na froncie znalazł się pewien Węgier, Karol Szatmari, który wykonał około 200 zdjęć i w ten sposób odznaczył się już na zawsze na kartach historii. Ludzie ówcześnie żyjący w trakcie wojny krymskiej mogli powiedzieć, że żyją w ciekawych czasach, ale patrząc na to z dzisiejszego punktu widzenia, to jak mawia stare chińskie przysłowie i zarazem przekleństwo, obyś żył w ciekawych czasach, mogli powiedzieć XIX-wieczni ludzie następnym pokoleniom, które żyły w XX wieku. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego wykładu.
Zachęcam do zasubskrybowania kanału, by być na bieżąco, a także pisania komentarzy, które na pewno pomogą mi w dalszym rozwoju pracy nad następnymi filmami. Nowe filmy o XIX wieku już niedługo. Pozdrawiam serdecznie.